Dlaczego ty, Patryce, nie wziąłeś na przykład swojego ojca albo partnera, Jacka? Wiesz, nie wzięłam Jacka jakby z tego względu, że... Słuchaj, ja i tak się bardzo obnażyłam w tym programie. I jako kobieta, i jako, wiesz, człowiek w trudnych sytuacjach. Ja lubię sobie jednak zostawić margines takiej mojej z Jackiem intymności. I tak jak się z nim nie chodzę na ścianki, nie pokazujemy się na okładkach, nie migdalimy się publicznie, tak bym się nie chciała z nim pokłócić publicznie. To jest nasz intymny świat i niech tak zostanie. No, myślę, że to jest dobry powód. Mój tata by nigdy nie wziął udziału w takim programie. My zawodowo sobie nigdy nie wchodzimy w drogę. Nie ma czegoś takiego, że ja go bardzo na coś naginam, bo mi to dobrze zrobi, albo on mnie o coś prosi, czego ja nie chcę. Był koncert ostatnio na Trowarze Perfektu, ostatni w Warszawie, i tata mówi, to ja cię zaproszę na scenę. Ja mówię, tato, czy ja mogę przeżyć ten koncert jako widz? Po prostu. I tata to uszanował. I myślę, że taka jest nasza droga, jeżeli chodzi, wiesz, o sprawy pracy. No. Jakbyś wybrała się do Ameryki ze swoim partnerem Jackiem, myślisz, że tam by doszło do spięć? Oj nie, no my jesteśmy bardzo temperamentną parą, ale tak jak ci mówię, wiesz co, chciałam to sobie zostawić dla siebie. Wiedziałam, że pragnę wyjechać, przeżyć przygodę i że potrzebuję tego bardzo. Wiesz, ja wróciłam naprawdę ze zdwojoną siłą. Cześć, tutaj Ernest i Małgosia. Zachęcamy wszystkich do subskrybowania kanału i zostawiania łapek w górę. Po prostu przeambitni.